Pracy Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ja się nazywam Agata Janeczek, pracuję w CEO i będę dzisiaj moderować Wasze webinarium. Na początek kilka takich spraw technicznych. Jak wiecie, nasze webinarium poprowadzi dzisiaj Marzenna Pogorzelska, która na pewno w pierwszych slajdach powie nieco więcej o sobie, więc zostawiam jej przestrzeń na to. Ja tylko przekażę Wam kilka informacji technicznych. To, co jest najważniejsze w naszym webinarium, to jest okienko czatu. Okienko czatu, jak widzicie, znajduje się w lewym dolnym rogu naszego ekranu. Przywitajmy się na nim teraz, żebyśmy wiedzieli, że wszyscy wiemy, gdzie dokładnie znajduje się okienko czatu. Ja już Was pozdrowiłam. Przypominam, że okienko czatu znajduje się z lewej dolnej strony. Jest to jedyna forma Wasza komunikacji z prezenterem, dlatego zależałoby mi, żebyśmy się wszyscy pozdrowili tutaj w tym oknie. Zarówno Pani Monika, Pani Ewa, jak i Pani Aleksandra zachęcam do wpisania pozdrowień z miasta, z którego jesteście. O, widzę, że już ktoś pisze. Jest też Pani Olga. Witamy serdecznie, cieszę się, że jesteście z nami. Pani Olgo, pozdrawiam, bo chyba dotarła Pani ostatnio. Pani Olo, również z Warszawy, super, pozdrawiamy się. Jeszcze Pani Monika, Ewa, dzień dobry z Białowieży, witam. Cieszę się, że jesteśmy i tam. Mam nadzieję, że już wiecie, gdzie jest to okienko czatu. Poczekamy jeszcze Pani Olgo, może Pani coś do nas na czacie. Czat, okienko jest aktywne i jest w lewym dolnym rogu naszego ekranu. Tam możemy się pozdrawiać. Pewnie będą też jakieś pytania w trakcie naszej prezentacji, naszego webinarium, więc będzie można je zadawać właśnie w tym oknie. Jak już wspomniałam, jest to jedyna taka forma, aktywna Wasza forma komunikacji z prezenterką, więc jeśli macie jakieś pytania, jeśli coś jest niejasne, coś warto powtórzyć, na czymś warto się zatrzymać, bardziej zastanowić, to właśnie to jest okno, w którym warto to zakomunikować. Ale czasami mamy też quiz. Quiz, na którym często odpowiadamy zgadzam się bądź nie zgadzam się, a takie tak lub nie możemy odpowiadać także za pomocą przycisków akcji. Powyżej okienka czatu, dokładnie w tej samej kolumnie, jest okienko listy uczestników. I w tym okienku listy uczestników, tym razem w prawym dolnym rogu, jest taka uśmiechnięta emot ikonka. Proponuję ją kliknąć, rozwinie nam się menu, a tam w przyrozwinionym menu są przyciski zgadzam się bądź nie zgadzam się. Jeśli widzicie tą uśmiechniętą buźkę oraz przyciski akcji, to proszę dajcie kciuka do góry, czyli zgadzam się. Ten kciuk powinien pojawić się przy Waszym imieniu i nazwisku, tak jak przy Centrum Edukacji Obywatelskiej, czyli przy mnie. O, widzę, że Pani Aleksandra i Pani Ewa już są, Pani Monika i Pani Olga pewnie logują się z jakichś innych urządzeń, gdzie jest trochę ciężej z tymi przyciskami akcji, ale wiecie o co chodzi, więc jest super. Proszę Was, rozwincie jeszcze raz to menu. Bo oczywiście przycisk zgadzam się, nie zgadzam się jest analogiczny do tak lub nie i jest to dosyć proste, ale to, co dla mnie jest jeszcze ważne, to jest takie koło ratunkowe, czyli przycisk potrzebuję pomocy. To jest dla mnie taka informacja, że wystąpiły jakieś drobne problemy techniczne. Czegoś nie słychać, czegoś nie widać, coś nagle zniknęło, coś się przez przypadek wyłączyło i nie wiemy jak zrobić. Więc jak zobaczę taką ikonkę przy Waszym imieniu i nazwisku, to odzywam się do Was w takim czacie moderowanym, czyli takim czacie jeden na jeden, tak żeby tutaj nie na głównym czacie i rozwiązujemy sobie ten problem techniczny w kilka minut, tak żebyście mogli w pełni uczestniczyć w webinarium. Więc jeśli coś by się działo takiego technicznego, to proszę o ikonkę potrzebuję pomocy, no a przyciski akcji, czyli kciuk do góry i kciuk na dół, pewnie się przydadzą podczas webinarium. Więc teraz, moi drogie, bo chyba same Panie dzisiaj na webinarium, więc moje drogie, czyścimy swoje statusy. Jeszcze raz uśmiechnięta buźka i na samym dole wyczyść mój status. Tak, żeby zaczynać z pustym kontem, Panie Ewo, jeszcze raz uśmiechnięta buźka. Udało się. Widzę, że w międzyczasie ktoś jeszcze chyba do nas doszedł, więc witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Myślę, że z mojej strony to tyle. Jeszcze tylko muszę wspomnieć, że webinarium odbywa się w ramach programu Szkoła Tolerancji. Tak jak już wspomniałam, prezenterką naszą na dziś jest Marzenna Pogorzelska, której właśnie będę oddawać głos. Trzymam kciuki, życzę powodzenia i udanego spotkania. Pani Marzenno, wrzucam teraz Pani, włączam kamerę, proszę zaakceptować. Ok, i włączam dźwięk. Ok, słychać Panią i widać, więc życzę powodzenia, zaczynamy. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za to słowo wstępne. Witam jak najserdeczniej, Marzanna Pogorzelska z tej strony i mam przyjemność porozmawiać dzisiaj z Wami na taki bardzo szczegółowo sformułowany temat, czy matematyka jest dla chłopców, a polski dla dziewczynek, a tak wydaje mi się, że ogólniej ten temat może brzmieć o równości i nierówności płci w szkole i poza szkołą. Ja o tym chciałabym porozmawiać. Kilka słów o mnie. Uczyłam przez wiele, wiele lat, 20 lat w liceum w Kędzierzynie-Koźlu w województwie opolskim i tam byłam nauczycielką i wychowawczynią. Prowadziłam też szkolną grupę Amnesty International i stąd moje zainteresowania kwestiami równości, nierówności, dyskryminacji i antydyskryminacji. Od kilku lat pracuję na Uniwersytecie Opolskim, gdzie pracuję z przyszłymi pedagogami i pedagożkami. I gdzie również część zajęć poświęcona jest kwestiom międzykulturowym, porównawczym, kwestiom właśnie równości czy nierówności. Dzisiaj ten temat, o którym będziemy mówili i mówiły, nie jestem pewna, czy mamy panów, będę w związku z tym używała dwóch form. Chciałabym zacząć od takiego pytania, które się pojawi. Zanim ja powiem, o czym my będziemy mówić, proszę zastanówcie się przez chwilę i odpowiedzcie, czy Polska waszym zdaniem jest krajem równości kobiet i mężczyzn. Tę równość, bardzo proszę, rozummy bardzo szeroko. Pierwsza myśl, która wam przychodzi do głowy, w różnych sferach, to może być edukacja, zatrudnienie, służba zdrowia, kwestie obowiązków domowych, czy Polska jest krajem równości kobiet i mężczyzn? Jeśli tak, to proszę na czacie napiszcie tak, jeśli nie, to nie. Czekam na wasze opinie na czacie. Pojawiają się głosy. Mam kilka odpowiedzi. Bardzo za nie dziękuję. Według tych z was, które odpowiedziały na pytanie, Polska nie jest krajem równości kobiet i mężczyzn i myślę, że dlaczego tak jest, czy tak nie jest, o tym za chwilę porozmawiamy. Ja też jeszcze chciałabym i uprzedzić, i poprosić, że w czasie tej prezentacji ja postaram się w miarę wolno te slajdy przechodzić, natomiast zachęcam do pytania, do pisania na czacie i ja będę śledziła i prezentację, i czat, tak żeby w razie potrzeby na pytania odpowiadać, albo bezpośrednio, albo jeśli pytanie będzie wymagało dłuższej odpowiedzi, odpowiem na końcu. O czym będziemy mówić na dzisiejszym webinarium? Zapytałam was o równe szanse i z tych odpowiedzi o równość w Polsce, z którym się łączą równe szanse, odpowiedziałyście w większości, że Polska krajem równych szans nie jest. W związku z tym, skąd się biorą te nierówności? Porozmawiamy chwilę o naturalnych, i tutaj cudzysłów jest bardzo ważne, różnicach płci, o tym, czym jest gender, o stereotypach związanych z płcią, a potem chciałabym przejść do kwestii nierówności i tego, czym te nierówności się, jak się przejawiają w szkole, a więc kilka słów o programie ukrytym, o języku, który używamy i o tym, co w szkole możemy robić. Jeśli chodzi o kwestie równości, to na poziomie prawnym Polska jest dobrze zabezpieczona. Mamy gwarancję równości w różnorodnych dokumentach i tych takich polskich głównych konstytucji Rzeczpospolitej, ale też dokumentach międzynarodowych. Z tej strony możemy powiedzieć, że tak, równość jest zagwarantowana. A jednak biorąc różne aspekty życia, choćby rynek pracy, widać bardzo wyraźnie, że kobiety są tutaj na pozycjach gorszych. Wśród osób bezrobotnych jest więcej kobiet. Rzadziej kobiety są na wyższych stanowiskach, tylko 1/3 z nich to pracodawczynie.
wiemy i z obserwacji, i dają nam to twarde dane Urzędu Statystycznego, tę informację, że kobiety pracują w takich dziedzinach jak opieka zdrowotna, czy pomoc społeczna, czy edukacja, czy inne, które łączą się, i to nie przypadek, z niższym prestiżem społecznym, z niższymi zarobkami. I te zarobki są wyraźnie wyższe na korzyść mężczyzn. Kobiety w zatrudnieniu są na różny sposób dyskryminowane, nie tylko jeśli chodzi o kwestie zatrudnienia, ale też już w samym procesie rekrutacji, z racji właśnie swojej płci czy macierzyństwa, które się nie zawsze, ale często z tym wiąże i dla pracodawców jest to czasami rzecz problematyczna. Mówimy w przypadku Polski o czymś, co się nazywa feminizacją biedy. Czyli jeśli patrzymy na sferę biedy, niedostatku, niskich możliwości finansowych, tutaj więcej kobiet dotyka ten problem niż mężczyzn. Taką ogromnie dramatyczną kwestią, która się łączy z nierównościami, choć to pewnie mało powiedziane, jest przemoc. Osoby podejrzewane o przemoc to w ponad 90% mężczyźni, przy czym te statystyki policyjne czy organizacji często pozarządowych często mówią o statystykach dotyczących przemocy fizycznej. Pamiętajmy, że przemoc to ma różne twarze. To jest też przemoc psychiczna, czy ekonomiczna, czy seksualna, która znowu w większości dotyka kobiet. Znamy pewnie ze słyszenia takie metafory, które łączą się z tą dyskryminacją. Ja wybrałam te dość dużo mówiące, które dotyczą rynku pracy, a więc szklany sufit, który stanowią niewidoczne przeszkody, które jednak ograniczają kobietom awans zawodowy. Te przeszkody mogą tkwić zarówno w przekonaniach o niższych kompetencjach kobiet, jak i w ich samych zaniżonych aspiracjach. Inną metaforą jest powiedzenie o lepkiej podłodze, czyli mamy kobiety, które pozostają na niskim stanowisku przez całą właściwie swoją karierę zawodową. Są to stanowiska o niskim też prestiżu społecznym i jakby są do niej przyklejone. Coś, co dotyczy mężczyzn, z kolei to szklane schody, a więc te niewidoczne czynniki, które sprawiają, że to oni awansują. Co ciekawe, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie mamy dużo kobiet, na przykład w edukacji. Proszę zauważyć, wśród nauczycielek mamy większość kobiet, ale jeśli już mówimy o kwestiach kierowniczych w edukacji, dyrektorzy szkół, to w dużej mierze są mężczyźni. Czy wreszcie tak zwany tokenizm, a więc włączanie kobiet w różne gremia, na przykład decyzyjne, aby zapobiec krytyce, prawda? Jesteśmy tacy dla kobiet życzliwi, rozumiemy, więc je włączymy, ale inna sprawa to udzielanie im głosu. I tutaj często jest problem. Kobieta jest tylko, czasami mówimy, paprotką, czyli tą osobą, która ma niewiele do powiedzenia, no ale nie można zarzucić danemu gremium, że kobiet nie ma. Jeśli na tym etapie macie jakieś pytania, zapraszam. Jeśli nie, to idziemy dalej. Patrząc na to, co pokazałam, można powiedzieć, no, no dobrze, no ale kobiety wybierają sobie same określone zawody, które ich potem trzymają na tej lepkiej podłodze, czy nie pozwalają na awans, no bo wybierają zawody, które są w których dosyć trudno w ogóle o awans. I patrząc na to, co studiują mężczyźni i kobiety, rzeczywiście można powiedzieć, no tak, no rzeczywiście te wybory kobiet i mężczyzn są różne. Co się dziwić, że potem trudno o równość na przykład na rynku pracy. I tutaj chciałam zwrócić Waszą uwagę. Nie wiem, czy jest to dosyć wyraźnie, ale na żółto zaznaczyłam takie dwa bardzo dużo dające do myślenia obszary. Tutaj mamy strukturę kształcenia na polskich uczelniach według płci. I proszę spojrzeć, mamy w pierwszym wersie kierunki pedagogiczne, które studiuje 24% mężczyzn i ponad 70% kobiet. A więc mamy 1/4 do 3/4. Jeśli spojrzymy niżej na kierunki inżynieryjno-techniczne, to mamy właściwie odwrotne proporcje.
Większość, ogromna większość to mężczyźni, o wiele mniej, 1/4, nieco więcej to kobiety. W związku z tym niektórzy mogą powiedzieć, no mamy jasny dowód, że matematyka jest dla chłopców, Polski dla dziewczynek, czy też szerzej mówiąc nauki humanistyczne. Taki ich wybór i znowu, co się dziwić, że potem w zatrudnieniu czy w innych dziedzinach są pokrzywdzone. Tymczasem, jak mi się wydaje, te wybory nie do końca wynikają z naszych jakichś wrodzonych predyspozycji, co często nam się wmawia, i tu chciałam przejść do tego, co nazywamy naturalnymi różnicami płci. Naturalne dałam w cudzysłowiu, żeby podkreślić, że nie do końca się zgadzam. To znaczy, przede wszystkim chciałam powiedzieć o tym, że nasze myślenie o tych różnicach płci w duży sposób niestety jest ukształtowane przez publikacje, które są publikacjami popularno-naukowymi zdecydowanie. Natomiast zyskały status naukowy. Wiem, że na niektórych uczelniach są podawane jako źródła naukowe. Zwłaszcza dwie publikacje, to jest Płeć mózgu i druga Kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa. Ten tytuł w ogóle wszedł do języka potocznego i traktowany jest jako absolutna, jako fakt, jako pewnik. Tymczasem musimy wiedzieć, że te publikacje były pisane czy to przez dziennikarzy, czy przez psychoterapeutów i opierają się na badaniach, ale te badania są dość, delikatnie mówiąc, selektywnie dobrane. Są dobrane tak, aby udowodnić, że więcej jest między nami różnic niż podobieństw. I powodzenie tych książek ja tłumaczę w ten sposób, że one świetnie pasują do tak zwanego zdroworozsądkowego podejścia. To znaczy, większość ludzi jest przekonana, że kobiety są z Wenus, więc mają zupełnie inny zestaw cech, mężczyźni z Marsa. Jednocześnie to Wenus i Mars, proszę zauważyć, prawda? Więc Wenus, więc pewnie piękno, jakaś delikatność. Mars, powaga, czy szorstkość, czy jakieś ambicje. A więc mamy tutaj takie pozycjonowanie na dwóch różnych biegunach. Bardzo mocno te określenia trafiają w te zdroworozsądkowe przekonania wielu ludzi. Natomiast te zdroworozsądkowe przekonania, jak za chwilę spróbuję wytłumaczyć, niekoniecznie wynikają z tego, co mówi nauka. Natomiast środowiska naukowe tym publikacjom zarzucały bardzo, bardzo dużo, przede wszystkim właśnie w kwestii metodologii, w kwestii bardzo mocnej jednostronności i wybiórczości tych badań, z których korzystano. Bo jeśli mówimy o różnicach płci, tych w cudzysłowie naturalnych, to również ci autorzy publikacji i autorki opierały się na badaniach, które miały wykazać, że nasze mózgi się dramatycznie różnią, w związku z tym między nami są wielkie różnice. Tymczasem, kiedy w ogóle badamy ludzkie mózgi, to musimy sobie zdać sprawę, o czym już tak często nie słyszymy, że łączy się to z ogromem problemów metodologicznych. Znaczy, mamy naprawdę ograniczoną możliwość eksperymentowania ze względów etycznych na ludzkich mózgach. Trudno badać je anatomicznie, trudno badać wpływ hormonów na funkcjonowanie mózgu. Często te badania na mózgach dokonuje się na osobach chorych, często eksperymentuje się właśnie na nich. W związku z tym ta próba badawcza i nie jest reprezentatywna, i najzwyczajniej jest bardzo mała. Musimy więc do tych badań podchodzić z dużą ostrożnością. Ale pewne badania mamy i nie ulega to kwestii. I co z nich wynika? Właściwie to można powiedzieć, że wynika z nich niewątpliwie to, że kobiety i mężczyźni nie są ani z Marsa, ani z Wenus, a są najzwyczajniej z Ziemi. To znaczy, jeśli zajmujemy się mózgiem, to anatomiczne różnice między mózgami kobiet i mężczyzn są, owszem. Ale mamy dwa duże ale. Pierwsze ale polega na tym, że te różnice, które wykazano różnice w jednej z części podwzgórza, to jest część naszego mózgu, który ma kilka milimetrów, którego
funkcje nie do końca są znane, a już na pewno nie możemy na podstawie, trudno na podstawie obecności i różnicy w tym niewielkim zbiorze komórek wyrokować o różnicach między kobietami a mężczyznami. Różnią się, druga różnica to jest różnica w wielkości. Istotnie mózgi mężczyzn są relatywnie większe niż mózgi kobiet, ale związane jest to też z proporcją budowy ciała. I tak naprawdę mamy więcej różnic pomiędzy osobnikami tej samej płci niż różnic międzypłciowych. Więc po pierwsze kwestia różnic, które istnieją, zwracam uwagę na ich małość, to znaczy tych różnic udowodnionych, to jest właśnie ta różnica w tym niewielkim objętościowo zbiorze komórek podwzgórza i wielkości mózgu. Natomiast druga rzecz to naprawdę nie do końca i tak naprawdę bardzo mało wiemy wciąż o funkcjonowaniu mózgu i trudno z tych różnic, które mamy, wyciągać wnioski o różnicach psychologicznych, psychicznych, intelektualnych między kobietami a mężczyznami. A tak się właśnie robi. Tak się właśnie robi w czymś, co nazywamy neuroseksizmem, czyli używaniem, właściwie zawłaszczaniem wyników badań, aby udowodnić, tak naprawdę aby udowodnić stereotypy, to znaczy aby udowodnić, że skoro nasze mózgi się różnią, to między nami są też przepastne różnice intelektualne czy psychologiczne. I na tym etapie znowu zachęcam, jeśli macie pytania o dzielenie się nimi. Powiedziałam kilka słów o tych różnicach anatomicznych, niewielkich i bez udowodnionej ich wpływu na zachowania, zainteresowania, talenty kobiet i mężczyzn. Natomiast mamy też psychologię. I znowu, jeśli ktoś się uprze, aby udowodnić, że kobiety są zupełnie inne niż mężczyźni, gwarantuję, że w ciągu pół minuty w internecie znajdzie badania, które to potwierdzą. Bo problem polega na tym, że mamy bardzo dużo badań na ten temat. W dużej mierze, bardzo często są to badania, których wyniki są sprzeczne ze sobą. To znaczy znajdziemy zarówno badania, które pokazują, że kobiety mają większe zdolności werbalne, a więc komunikowania się, czy też pisania, czytania, znajdziemy, gwarantuję to, wyniki, które mówią o tym, że jest na odwrót, że to chłopcy czy mężczyźni mają te zdolności większe. Jeśli chodzi o zdolności przestrzenne, większość badań wykazuje, że w tych zdolnościach górują chłopcy czy mężczyźni. Natomiast na co chciałam zwrócić uwagę? Powiedziałam, znajdziecie badania, które wykażą jedno lub drugie, czyli przewagę chłopców czy dziewcząt w którejś ze sfer. Natomiast są tacy badacze i badaczki, którzy dokonują tak zwanych metaanaliz, czyli biorą ogrom badań, kilkadziesiąt, kilkaset różnych badań, i badają ich wyniki statystycznie i patrzą, jakby w których badaniach te zdolności kobiet i mężczyzn się różnią, w jakiej sferze, czy zdolnościach werbalnych i przestrzennych. I co ciekawe, i te badania pokazują, że przede wszystkim wyniki są zmienne w zależności od tego, kiedy je przeprowadzamy. To znaczy te badania z lat 40. czy 50. pokazują dosyć duże różnice, na przykład w zdolnościach werbalnych na korzyść dziewcząt, w zdolnościach przestrzennych na korzyść chłopców. Idąc dekadami dalej, w lata 60., 70., 80., aż do lat 2000, okazuje się, że te różnice się zacierają. Różnice na przykład w zdolnościach werbalnych między chłopcami i dziewczynami, między zdolnościami przestrzennymi, co jest dowodem na to, że to nie jakieś nasze wrodzone cechy, biologia, geny, budowa mózgu jest w największej mierze odpowiedzialna za te zdolności, a raczej to, co jest wokół nas, czyli to, jak traktujemy
jak podchodzimy do chłopców i dziewcząt, czy rzeczywiście traktujemy je jako zarówno chłopców, jak i dziewczęta, jako równie zdolne matematycznie czy humanistycznie, o czym za moment jeszcze więcej powiem. Tutaj taką miernikiem naszych kompetencji, za taki miernik uważa się często właśnie zdolności matematyczne. Bo kiedy mówimy zdolności werbalne, przestrzenne, to są dosyć ogólne terminy, natomiast często mówimy, i to nawet w tytule naszej prezentacji zawarliśmy, matematyka jest dla chłopców, język polski, czyli humanistyka, jest dla dziewcząt. No i tutaj dotykamy właśnie, dotknijmy tej matematyki, jak to jest. Otóż kiedy badamy osiągnięcia matematyczne w różnych dziedzinach, pamiętajmy, matematyka to jest rzecz dosyć szeroka, małych dzieci, kiedy mówię małe dzieci, chodzi o wiek przedszkolny, to większość badań nie wykazuje, zarówno chłopcy, jak i dziewczęta mają podobne zdolności. Natomiast to zróżnicowanie na korzyść jednej z płci wzrasta wraz z wiekiem. Naukowcy nie są zgodni, kiedy to się dzieje. Jedni mówią o szkole podstawowej, inni o wieku późniejszym. I znowu rozbijamy się o to, że znajdziemy bardzo różne wyniki, które będą pokazywały zróżnicowane kompetencje matematyczne chłopców i dziewcząt. To znaczy nie możemy powiedzieć, że wszystkie badania pokazują na to, że chłopcy są lepsi, dziewczęta są gorsze. Pewną trudnością jest też to, co nazywamy kompetencjami matematycznymi, bo to jest zarówno liczenie i rozwiązywanie zadań, to na przykład mamy dużo badań, które pokazują przewagę dziewcząt i kobiet. Też zdolności przestrzenne, geometria przestrzenna, gdzie wyniki badań pokazują przewagę chłopców czy mężczyzn. A więc trudno o jednoznaczne i zupełnie wyniki badań, które nam dadzą absolutną pewność, że chłopcy są lepsi, dziewczęta są gorsi. Powtarzam, sama matematyka to termin dosyć szeroki. A to, co jest bardzo ciekawe i to, co widzimy na przykład w testach PISA, jest związek między wynikami z matematyki a nierównościami społecznymi. I to już jest, i tutaj jakby kieruje też naszą uwagę na to, że nasze kompetencje matematyczne to niekoniecznie rola genów czy budowy mózgu, ale tym, co jest wokół nas. Bo na przykład widać dosyć wyraźnie, że dziewczęta z krajów bogatszych czy z rodzin o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym przewyższają w kompetencjach matematycznych chłopców czy z krajów biednych. A więc coś tutaj jest na rzeczy, jeśli chodzi o to, jak nas kształtuje środowisko. Matematyka jest też bardzo mocno obciążona kwestią stereotypów płciowych. O tym będziemy jeszcze dzisiaj kiedy będziemy mówili o programie ukrytym i szkole, ale bardzo często matematykę uważa się za taką dziedzinę związaną z precyzyjnym myśleniem, obiektywnym, konkretnym, męskim. Tak się stereotypowo uważa. W związku z tym wiele naukowców i naukowczyń wskazuje, że dziewczęta często czują się, dziewczęta zdolne matematycznie uważają, że będą postrzegane negatywnie, czy są postrzegane negatywnie, ponieważ ich zdolności dotyczą sfery męskich. To może powodować już na samym jakby początku naszej edukacji samowykluczanie się dziewcząt z tych sukcesów matematycznych. Spojrzę na chwilę, bo widzę, że mam tutaj na czacie komentarz. Zawsze słyszałam, że chłopcy mają przewagę w obracaniu bryłami przestrzennymi w wyobraźni. To jest bardzo dobry punkt, bo rzeczywiście w wielu badaniach zobaczymy, które badają kompetencje matematyczne, zobaczymy, a niektóre badania to w ogóle bardzo jednoznacznie mówią. Przewaga chłopców w tych testach matematycznych wynika z tego, że są lepsi w geometrii przestrzennej. I znowu,
Mamy ciekawe badania, które mówią istotnie, wyniki testów tak pokazują, ale nie mamy żadnego dowodu na to, że istnieje jakaś część naszego mózgu, czy genetycznie jesteśmy uwarunkowani ku temu, że przestrzenna geometria, czy w ogóle to właśnie obracanie bryłami przestrzennymi w wyobraźni jest domeną chłopców. Natomiast są takie ciekawe spostrzeżenia i refleksje. Na przykład chłopców zachęcamy częściej do aktywności, do sportu. Sport to nic innego jak rozwijanie również wyobraźni przestrzennej, zwłaszcza jeśli jest to czy sport zespołowy, czy wymagający jakiegoś sprzętu, którego realnie czy wyobraźni, którym realnie czy wyobraźni operujemy. W związku z tym matematyka, zdolności przestrzenne mogą być w dużej mierze właśnie związane też z tym, jak podchodzimy do chłopców i dziewcząt. A o tym chciałabym chyba najwięcej powiedzieć, dlatego że jakby przy braku różnic tych anatomicznych czy biologicznych, właściwie dowodów, że różnice powodują nasze inne zdolności, pozostaje nam wniknięcie w to, co właściwie jest kształtowane przez naszą naturę, co jest kształtowane przez kulturę. Kultura bardzo szeroko pojęta, ten cały kontekst społeczno-kulturowy, który nas otacza. I tutaj ważne rozróżnienie, które od wielu, wielu lat funkcjonuje w nauce, a od niewielkiego czasu weszło też u nas w Polsce funkcjonowanie, no takie bardziej popularno-naukowe, z naciskiem na popularne. Zaraz powiemy dlaczego. Otóż to ważne rozróżnienie polega na tym, że mamy płeć biologiczną, która dotyczy tego wymiaru cielesnego. To są nasze narządy rozrodcze, gospodarka hormonalna, budowa ciała i coś, co nazywamy płcią społeczno-kulturową. Proszę spójrzcie, a ja w tym czasie jeszcze widzę jeden komentarz i pozwolę sobie go przeczytać. Zaraz się do tego komentarza odniosę, bo on bardzo mocno dotyczy tego, co przypisujemy płci społeczno-kulturowej. Pani Monika Czuma pisze, że europejskie badania porównujące umiejętności matematyczne na poziomie gimnazjalnym wskazują, że te umiejętności obie płcie mają podobne, natomiast zwłaszcza w Polsce różnią się poczuciem, czy są dobre z matematyki. Dziewczynki są w tym zakresie niepewne siebie. Niestety z badania wynika, że są za to odpowiedzialni nauczyciele, głównie nauczycielki matematyki. I o tym zaraz powiemy, bo łączy się to bardzo mocno właśnie z płcią społeczno-kulturową, gender, czyli tym, czego oczekujemy od obydwu płci. Już z pani Moniki komentarza wynika, że coś jest na rzeczy, że być może nauczyciele oczekują innych zdolności od chłopców i od dziewcząt i istotnie mamy na to sporo dowodów. Natomiast musimy zwrócić uwagę, tłumacząc to też młodzieży, że ta płeć społeczno-kulturowa to w przeciwieństwie do płci biologicznej, która jednak nie podlega zmianom, jest bardzo zmienna w czasie i przestrzeni. Kim innym była kobieta i mężczyzna 300 lat temu, 1000 lat temu, inne role, inne oczekiwania wobec obydwu płci mamy dzisiaj. Żebyśmy mieli jasność, o czym mówimy, chciałabym poprosić Was, żebyście na czacie przyporządkowały poniższe stwierdzenia, oznaczając literą P, to stwierdzenie, które należy do płci biologicznej, literą G, płcią społeczno-kulturową. Ja będę czytała i będę czekała na Wasze P lub G. Kobiety rodzą dzieci, a mężczyźni nie. Czy o tym decyduje płeć biologiczna czy społeczno-kulturowa?
Płeć biologiczna, zdecydowanie. Dziewczynki są słabe i delikatne, a chłopcy silni i szorstcy. Mamy zgodność. To są nasze oczekiwania, prawda? To jest ta płeć społeczno-kulturowa. Kobiety to najlepsze opiekunki dzieci, mężczyźni nie radzą sobie w tej dziedzinie. To jest gender, to jest płeć społeczno-kulturowa, to są oczekiwania. Kobiety karmią dzieci piersią, mężczyźni tego nie robią. To płeć. Tutaj tej różnicy biologicznej na razie nie przeskoczymy. W czasie dojrzewania głos mężczyzny zmienia się znacznie. Głos kobiecy nie przechodzi drastycznej zmiany. To też płeć biologiczna. Mężczyźni noszą spodnie, sukienki są zazwyczaj strojem kobiet. Jesteście zgodne, że to należy do sfery płci społeczno-kulturowej, czyli gender. Natomiast to rozróżnienie też chciałabym, żebyśmy na nie spojrzały i myślę, że ono jest też dobre do wykorzystania z młodzieżą, ucząc o tym, czym jest płeć, czym biologiczna, czym gender, dlatego że dla wielu osób to, że kobiety rodzą dzieci, mężczyźni nie, to jest naturalna przyczyna tego, że dziewczynki są słabe i delikatne, chłopcy silni i szorstcy. Prawda? Dla wielu osób wciąż to, czym jesteśmy biologicznie, jednocześnie oznacza to, czym jesteśmy społecznie i kulturowo. I kwestia stereotypów płci bardzo mocno wiąże się z tym, że łączymy je z biologią. To, co mówi się o gender, a w Polsce zwłaszcza, a czym gender jest, to jest osobna historia, prawda? Słyszymy, że gender to jest zgubna ideologia, dążenie do zatarcia różnic biologicznych, że tak naprawdę tu chodzi o to, żeby można było sobie zmieniać płeć z wtorku na środę. To są oczywiste nonsensy i tak to trzeba nazwać. I trzeba jasno podkreślić, że ta edukacja i polityka genderowa czy równościowa nie neguje różnic między płciami, nie neguje różnic biologicznych. Natomiast chodzi o to, żebyśmy z tych różnic biologicznych nie wyciągali automatycznie wniosków o tym, że różnimy się psychicznie, psychologicznie, intelektualnie, bo wtedy, jeśli tak robimy, zamykamy się w klatce stereotypów. Ktoś powie, no dobrze, ale coś w tym widocznie jest, prawda? Ten stereotyp, skoro tak trwa, to jakieś ziarno jest. Ja chciałam zwrócić uwagę na to, że stereotypy w ogóle to są takie przekonania, które niezwykle trudno zmienić. I my się w tym świecie stereotypów rodzimy. To znaczy, bardzo trudno jest je zmienić. One są niezwykle trwałe i oporne na zmianę. I tutaj jesteśmy otoczeni, zanurzeni przez wychowanie w stereotypach. O tym też za chwilkę powiemy. Ale też nasz umysł pracuje w ten sposób, że my lubimy kategoryzować, to znaczy lubimy spojrzeć i widzieć, aha, kobieta, czyli ma takie, takie i takie cechy. Jesteśmy przy tym wszystkim skąpcami poznawczymi, to znaczy nasz mózg pracuje w ten sposób, że lubimy poznawać szybko, ale za to niedokładnie. Szybko, ale niekoniecznie trafnie. I w przypadku stereotypów płciowych, one mają to do siebie, że są niezwykle silne. I ktoś pyta, no dobrze, ale dlaczego mamy XXI wiek, dlaczego one są tak mocne i dlaczego tak mocno trwają? Trwają tak mocno dlatego, że tak mocno trwa system, który nazywamy patriarchatem. Proszę zauważyć, w ogromnej większości, prawie we wszystkich społecznościach żyjących na kuli ziemskiej dzisiaj i w przeszłości, to jest struktura społeczna, która jest dominująca, która zakłada inaczej władzę ojców. Patriarchat, tłumacząc, to jest dokładnie to. A więc właściwie wszelkie instytucje i dziedziny życia społecznego, politycznego są zdominowane przez mężczyzn. I myślę, że stereotypy płciowe trzymają się tak dobrze i tak mocno, dlatego że one bardzo mocno służą podtrzymaniu patriarchatu. No, mówi się, mężczyźni rządzą, ponieważ są z natury, prawda? Tacy, tacy i tacy. A więc przytacza się cały zestaw stereotypów, które rzekomo wynikają właśnie z biologii. I te stereotypy płciowe
podtrzymują właśnie ten, że patriarchat, ale jednocześnie są bardzo niebezpieczne. Są niebezpieczne i dla kobiet, i dla mężczyzn. W przypadku kobiet mamy takie do czynienia z takim zjawiskiem jak zagrożenie stereotypem. To znaczy, mamy wiele badań naukowych, które pokazują, że jeżeli dajemy do rozwiązywania testy matematyczne chłopcom i dziewczętom, kobietom i mężczyznom, jednocześnie kobietom mówi się, jaki jest stereotyp lub wie się, że one mają ten stereotyp w głowie o gorszości kobiet w matematyce, te testy pójdą im gorzej. Jest coś takiego jak lęk przed sprawdzeniem się stereotypów. Kobieta działając, rozwiązując zadanie, działa pod wpływem presji i stresu. I to znacznie może sukces w rozwiązaniu zadania czy testu może temu sukcesowi zagrozić. Stereotypy płciowe tworzą taki, są podbudową tego, czego naz, tego, co nazywamy seksizmem, czyli tymi postawami związanymi, czy zachowaniami związanymi z negatywnym postrzeganiem kobiet. I seksizm ma różne twarze. On może być tradycyjny, kiedy generalnie uważamy, że kobiety są gorsze pod każdym względem, intelektualnym, jakimś funkcjonowania, zaradności. I to jest ten stary, tradycyjny seksizm. Ale mamy też seksizm współczesny, który ma inną twarz, gdzie, w którym słyszymy, nierówność to jest rzecz przeszła. Nie ma czegoś takiego jak dyskryminacja. Kobiety są równe mężczyznom i mają takie same szanse. I właściwie nie ma co tutaj jakichś przywilejów dzielić, bo dyskryminacja kobiet to rzecz przeszłości. Mamy wreszcie seksizm wrogi, czyli znowu przekonanie o tym, że kobiety są gorsze, mniej zdolne z matematyki na przykład, z przedmiotów ścisłych, mniej zaradne, nie nadają się na stanowiska kierownicze, ale mamy też seksizm łagodny, który jest, powiedziałabym, równie groźny, dlatego że to jest przekonanie, że kobiety są ze swojej natury łagodne, miłe, ładne, są świetnymi humanistkami. I ktoś by mu powiedział, a co w tym złego? Ano to w tym złego, że to dalej zamyka kobiety w klatce stereotypu, bo ktoś, kto szuka osoby ambitnej, pewnej siebie, przebojowej na stanowisko kierownicze, mając w głowie łagodny seksizm, pewnie nie zatrudni kobiety, no bo będzie przekonany, że ona się na takie stanowisko nie nadaje. Paradoksalnie właśnie, ponieważ posiada te pozytywne cechy. Mówiliśmy o powszechności tych stereotypów płci. Właściwie myślę, że większość z nas ma je w głowie i one są niezwykle powszechne i bardzo podobne bez względu na szerokość geograficzną, bez względu na, co ciekawe, czas. Kiedy patrzymy na to, jakie stereotypy płci mieliśmy 50 i 100 lat temu, one niewiele się różnią od stereotypów dzisiejszych. Jednocześnie nie sposób powiedzieć o tym, jak duży wpływ ma i religia, i szeroko pojęta socjalizacja zarówno przez rodzinę, szkołę i media. I tym się chciałam zająć, bo jeśli spojrzymy na to, jak się uczymy męskości i kobiecości, mówimy często o treningu płci. To znowu wynika z przekonania o tym, że biologicznie rodzimy się inni, w związku z tym mamy inaczej też należy wychowywać chłopców, dziewczęta, kobiety i mężczyzny. I to zaczyna się właściwie już przed urodzeniem, od oczekiwań rodziców co do tego, jacy będą chłopcy, jakie będą dziewczynki. Kiedy badano setki rodziców, potem nauczycieli i nauczycielek, jak odnoszą się do chłopców, jak do dziewcząt, spójrzcie, mamy tutaj przykładowe różnice. Mamy inny nacisk na inne zabawy w stosunku do kobiet, w stosunku do mężczyzn. Skupienie na wyglądzie w stosunku do kobiet, na działaniu w stosunku do mężczyzn. I tak właściwie dzieje się przez całe życie. Przy czym ja zdaję sobie sprawę, że wśród was, wśród naszych uczniów i uczennic mogą być osoby, które powiedzą, ale ja zupełnie inaczej byłam wychowywana. Mnie tata i mama zachęcali do tego, żeby biegać po drzewach, a jestem dziewczynką. Super, świetnie i należy się z tego cieszyć. Natomiast musimy patrzeć na to, jak większość z nas jest wychowywana, a większość z nas, jak pokazują wyniki badań, takich doświadczeń nie ma. Kiedy mówiłam o tym, że
inaczej wychowujemy, warto też spojrzeć i zastanowić się na to, na ten okres dzieciństwa, nawet zanim pójdziemy do szkoły i na socjalizację, która tak naprawdę trwa od kołyski do wieku dojrzałego, od bajki do reklam. O reklamach zaraz powiemy, ale spójrzmy tutaj, znamy myślę treść tych bajek, ale warto też analizować je zawsze i zadawać sobie, naszym uczniom, uczennicom pytania, kim są bohaterowie i bohaterki tych bajek czy tych baśni. Co jest dla nich ważne, jakie mają cele, co robią. I okaże się bardzo szybko, że w tych tradycyjnych bajkach bohaterki i bohaterowie to są dwa różne światy. Czyli bohaterki to są osoby bierne, które właściwie uwaga jest skupiona na tym, żeby znaleźć tego wybrańca losu, ale to znajdowanie nie jest aktywne, bo się odbywa albo przez jakieś takie właśnie bierne czekanie, albo w ogóle przez spanie. Natomiast mężczyzna, czy ten główny bohater, to jest osoba aktywna, przebojowa, która ma mnóstwo pomysłów, która jest osobą tutaj działającą, aktywną i myślącą. To są tylko bajki, można powiedzieć, ale kiedy klikałam w internet zabawki dla dziewczynek, zabawki dla chłopców, to pierwsze co, bez specjalnego szukania w internecie, pierwsze co napotkałam, to kuferek z kosmetykami dla dziewczynek i zabawki dla chłopców. Można się domyślić też, jak to się przekłada na też na nasze przekonania o zdolnościach, prawda? I to, do czego są stworzone dziewczęta, do czego są stworzeni chłopcy. Jak patrzymy na te zabawki, które internet podpowiada dla chłopców, widać tutaj mnóstwo zabawek polegających na konstruowaniu czegoś, na tworzeniu, na myśleniu przestrzennym, wracając do tych naszych zdolności matematycznych. Jednocześnie to są zabawki, które pozwalają na wypróbowanie różnych ról, różnych aktywności. To bardzo dobrze też widać. Drugą rzecz, którą zrobiłam, wystukałam w internecie pokój dla chłopca, pokój dla dziewczynki. I pomijając to, że my w swoich osobistych życiach i nasi uczniowie, uczennice mogą mieć różne doświadczenia i powiedzą, nie mieliśmy takiego pokoju, to wydaje mi się oddaje ogólne przekonanie o tym, jak powinny te sfery wyglądać. Proszę spojrzeć na pokój dla chłopca. To jest przyszły podróżnik, to jest ktoś, kto będzie eksplorował świat, kto na pewno z tego domu wyjdzie do jakiejś sfery bardziej zewnętrznej, pozadomowej. To jest ktoś, przed kim jest ciekawe życie, pełne przygód, pełne różnych doświadczeń. Jak spojrzymy na pokój dziewczynki, to jest pokój, w którym świat jest uporządkowany, statyczny, w którym świat jest już dany. To jest taki przekaz trochę, nie musisz właściwie stąd wychodzić. Tu już jest dom, który zaspokaja wszystkie twoje potrzeby. Ten świat jest już ułożony i nie trzeba właściwie z tej sfery prywatnej, domowej wychodzić. Takim symbolem tego zabawek przez długie lata była, ale wciąż jest Barbie. Ja wiem, że ten wizerunek się zmienia i te lalki są coraz bardziej przypominające kobiety, z proporcjami również kobiety i zainteresowania mają różne. Niemniej jednak przez dziesięciolecia ta lalka wyglądała zupełnie jakby nierealnie, to znaczy te proporcje są wyolbrzymionymi, czy jakimiś wymarzonymi, w sposób wyolbrzymiony projekcjami marzeń co do tego, jak powinna wyglądać prawdziwa kobieta. Niemniej jednak niewątpliwie miały wpływ i wciąż mają na postrzeganie kobiet i na to, że w przypadku kobiet wygląd jest rzeczą absolutnie ważną. Sferą, która bardzo mocno kształtuje nasze i dzieci, i młodzieży wyobrażenia o kobiecości, męskości są reklamy i mamy bardzo dużo przykładów i ja wiem, że ta kwestia się zmienia, to znaczy reklamy też ewoluują, ale wciąż. Środki czystości, sfera domowa, zainteresowanie rodziną, to kobiety, prawda? To, co reklamują kobiety, dotyczy właśnie tych sfer. Znalazłam reklamę
środków przeznaczonych do sprzątania, reklamowaną chyba przez mężczyznę, ale trudno powiedzieć, bo proszę zauważyć, że nawet środek piorący reklamowany jest przez wojownika, który jest trudno rozpoznawalny, ale domyślam się, że chodzi o mężczyznę. Wiemy, że kobiety używane są do reklamy właściwie wszystkiego, ale zauważmy, tutaj jest reklama jednego produktu, dachówki czy też blachodachówki. Jakże inaczej tę dachówkę reklamuje kobieta, jakże inaczej mężczyzna. Kobieta, której chodzi najzwyczajniej o to, aby pokazała ciało i stworzyła jakieś skojarzenie z tym produktem, które skłoni do kupienia. Natomiast ten sam produkt reklamowany przez mężczyzn, mężczyźni zwracam na to uwagę, po pierwsze są ubrani, nie jest eksponowane ich ciało, natomiast raczej eksponowana jest ich kompetencja, siła, zdecydowanie, ekspertstwo. Mężczyzna nie musi być młody, nie musi być ubrany, ponieważ z natury, jak te reklamy nam przekazują, jest ekspertem, jest osobą mądrą i uczoną. To jest świat społeczny. Natomiast jeśli mówimy o edukacji, no to niestety dużo tutaj możemy mieć do zarzucenia. Chciałam zapytać, czy taki termin program ukryty jest Wam znany? W międzyczasie jest pytanie, czy materiały będą dostępne po webinarium? Tak, będą dostępne. A teraz moje pytanie, wracam. Program ukryty. Powiedzcie mi tak czy nie. Czy słyszałyście o takim terminie? Mam różne odpowiedzi. W większości tak, słyszałyśmy. Krótko mówiąc, program ukryty to jest to, czego uczymy się obok programu. A więc, jeżeli pierwszy przykład z brzegu, jeżeli uczymy WOS-u i mamy lekcję poświęconą prawom człowieka i mówimy o tym, czym są prawa człowieka, a jednocześnie krzyczymy na ucznia i uczennicę i stawiamy mu niesprawiedliwie oceny, to w jakiś sposób łamiemy prawo do sprawiedliwej oceny czy do godnego traktowania, a więc zaprzeczamy temu, czemu uczymy. Program ukryty często właśnie zaprzecza. My nie mamy napisane w naszych wytycznych, że mamy uczyć łamania praw czy łamać godność ucznia, uczennicy. Mamy napisane, że mamy uczyć praw człowieka, ale nie nauczymy tych praw człowieka, nauczymy zupełnie czegoś innego, jeśli nasz przekaz będzie właśnie taki, jak wspomniałam. A więc w tym programie ukrytym łączy się bardzo dużo rzeczy. Tu są i przekazy nauczycielskie, i podręcznikowe, ale także architektura na przykład szkoły, która nam dużo mówi o tym, kto tu jest ważny, kto ma władzę. Ja chciałam się skupić na dwóch aspekcie naszego webinarium, dwóch elementach, przekazach nauczycielskich i podręcznikach szkolnych. I jeśli chodzi o przekazy nauczycielskie, one i wracając do tej naszej matematyki i języka polskiego, sporo dowodów mamy na to, że w takich codziennych interakcjach, których jest tysiące w naszej edukacji, inne oczekiwania mamy w stosunku do chłopców, inne mamy w stosunku do dziewcząt. To znaczy, nauczyciele w swojej wielości jednak uważają, że dziewczęta mają zdolności humanistyczne, w związku z tym zachęcają, nagradzają za te zdolności. Chłopców zachęcają do przedmiotów ścisłych, do matematyki, lub inaczej, traktują ich jako potencjalnie zdolnych w tych przedmiotach. A to się przekłada na zupełnie inny stosunek dziewcząt i chłopców do matematyki. Dziewczęta często są właśnie skazywane na przedmioty humanistyczne, bo nie znajdują u nauczycieli zrozumienia dla swoich kompetencji matematycznych. Co ciekawe, na przykład za co innego nagradzamy dziewczęta i chłopcy, my jako nauczyciele i nauczycielki. Bardzo często dziewczęta są nagradzane za
pilność, estetykę, staranność, chłopcy, zapomysłowość, przebojowość, czasami nawet niesubordynację, nieszablonowość. Jeśli chodzi o samą matematykę, to na przykład, kiedy badano te drobne interakcje w klasie, okazało się, że dziewczęta, jeśli są chwalone za matematykę, za sukcesy w matematyce, to często są chwalone za swoją ciężką pracę albo przypisuje się szczęściu ich dobre rozwiązanie zadania. Natomiast chłopcy są nagradzani. W przypadku matematyki docenia się ich pomysłowość, kreatywność, nieszablonowe myślenie, co nie zawsze jest, powtarzam, udziałem dziewcząt. Bardzo często mamy do czynienia z takim zjawiskiem jak uciszanie dziewcząt. To znaczy dziewczętom, jak się okazuje, częściej się przerywa. Nie zawsze, rzadziej się ich dopuszcza do głosu. Krócej się im daje czas na wypowiedź. Więcej tego czasu, więcej uwagi poświęcone jest chłopcom. Na przedmiotach humanistycznych tutaj trochę się to zmienia. Chłopcy mają mniej czasu przeznaczonego, na matematyce mają więcej ze strony nauczycieli i nauczycielek. Bardzo często dziewczynki traktuje się dziewczęta jako uspokajacze, sadza się ich na przykład z chłopcami, jakby zakładając, że będą pacyfikować ich zakładaną czy też agresję, która się przejawia. To wszystko jest przejawem tego, jakie mamy oczekiwania, co myślimy tak naprawdę o chłopcach i o dziewczętach. I te oczekiwania, one czasami nie są uświadamiane przez uczniów i uczennicy, ale bardzo mocno w wyniku tych dziesiątek godzin spędzonych w szkole mają bardzo mocny efekt i są odczuwane. Drugą sferą są podręczniki szkolne. One się zmieniają i ja wiem, że się zmieniają. Ja tylko na razie na sekundę wrócę, bo tutaj mam uwagę. Ostatni punkt to już nawet w przedszkolu. Tak, zdecydowanie. Dziewczęta jako uspokajacze. No bo jakby dla wielu nauczycielek, nauczycieli jest wiadomo, że dziewczynka z natury, wracamy, prawda, do tego przekonania o naturze, uspokoją tych agresywnych chłopców. Jeśli jesteśmy tak traktowane, to po jakimś czasie przyjmujemy to jako pewnik, jako rzecz, która rzeczywiście wynika z natury, choć wcale tak nie jest. Drugą sferą są szkolne podręczniki i tak jak mówiłam, one się zmieniają. One się zmieniają na coraz bardziej równościowe, gdzie różne płci mają pokazane różne, są pokazane w różnych rolach. Niemniej jednak wciąż problemem jest różne przedstawianie chłopców, dziewcząt, kobiet i mężczyzn. To jest taki jeden z moich ulubionych ilustracji z podręcznika do gimnazjum. Jeśli spojrzymy na to, jaka przyszłość, jakie role należą do mężczyzn, to mamy Indianina, lekarza, strażaka, dziewczynka, baletnica, modelka, pielęgniarka. Tak, chyba nie lekarka, pielęgniarka, natomiast dziwi ten strój, prawda? Myślę, że nawet jeśli chodzi o pielęgniarkę, to jest dość szokujący. I tutaj proszę spojrzeć na fragmenty podręcznika. Ja sobie pozwolę przeczytać jeden z nich. Jeśli zdecydujesz się pomóc koleżance w geometrii, zdobądź się na cierpliwość i wyrozumiałość, choć może cię irytuje, że tak wolno myśli albo czegoś nie pamięta. Tak się zadumałam nad tym zdaniem, bo czytam je po raz kolejny. Kiedy pokazuję moim studentom i studentkom to zdanie, to nie potrafią uwierzyć, że to się znajduje w podręczniku. Owszem, znajduje się, to jest również wychowanie do życia w rodzinie. I jasno mówi, kto komu pomaga, w czym, kto wolno myśli, kto może czegoś nie pamiętać, choć oczywiście może to irytować. I te ilustracje poniżej też mówią, prawda, o sferze agresji i sposobie rozwiązywania konfliktów przez chłopców i o tym, o czym tak naprawdę marzy podobno każda dziewczynka. Tutaj mam podręcznik przykładowe zdania z matematyki. Korzystałam z tych przytoczonych w podręczniku Równa Szkoła, Edukacja Wolna od Dyskryminacji. Chciałabym, wiem, że czas nas goni, ale to już prawie końcówka, natomiast i to są też podręczniki sprzed jakiegoś czasu, natomiast proszę pamiętać, one kształtowały dzisiejszych nauczycieli i nauczycielki, kształtowały dzisiejszych rodziców.
Spójrzcie Państwo na zadanie pierwsze. Pan młodożeniec chce kupić nowe mieszkanie, ono kosztuje tyle i tyle. Zadanie drugie. Pani Kasia otrzymała 120 zł podwyżki. Zadanie trzecie. Tata Olafa kupił samochód na raty osobowy. Zadanie czwarte. Kasia chce oprzeć tasiemką 6 kwadratowych serwetek. Więc mamy jasny przekaz, jakie są role, jak poważne są role mężczyzn, jakimi rzeczami się zajmują, a czym zajmują się kobiety. Zwróćcie też Państwo uwagę na taki aspekt, który może nam umknąć. Mężczyzna jest przedstawiany z nazwiska, pan młodożeniec, pani Kasia, z imienia i to zdrobniałego. I tak jest tutaj właściwie do końca też w innych zadaniach. Ponieważ to będzie dostępne, ja pozwolę sobie iść dalej. Mam kilka innych fragmentów, tym razem z publikacji dotyczącej analizy podręczników, między innymi Wielka Nieobecna, edukacja antydyskryminacyjna w systemie edukacji formalnej w Polsce i na przykład wyimek z języka polskiego z podręcznika. Czeplin lubił chodzić do kina na nieme filmy. Kiedyś zapytano go, dlaczego nie chodzi na filmy dźwiękowe. Artysta odpowiedział: niemy film jest wyjątkową okazją do oglądania cudów, których nie spotkamy w życiu. Zawsze się ogromnie cieszę, gdy w niemym filmie widzę kobiety. I tak dalej, i tak dalej. Takie przekazy, które świadczą o tym, że te przekazy mogą być bardzo mocno stereotypizujące. Ponieważ minęła godzina spotkania, mamy pytanie, czy możemy chwilę przedłużyć. Jeśli o mnie chodzi, jak najbardziej, jeśli jest Wasza wola i możliwości, to chętnie ponad tę godzinę wejdziemy. A więc skoro tak, to zatrzymam się jeszcze nad tymi przykładami podręcznika historii. Niby nic, proszę zauważyć, rządy przeszły w ręce kobiet spokrewnionych ze zmarłym Piotrem I. Brak silnego władcy nie spowodował jednak upadku potęgi Rosji. Można by tego przekazu nie zauważyć, ale on jasno mówi, że no, nie było silnego władcy, czyli nie było mężczyzny, a jednak jakimś cudem Rosja nie upadła. I znowu wychowanie do życia w rodzinie. Kobiety inaczej niż mężczyźni postrzegają i przeżywają świat. Wiadomo, że mężczyźni są bardziej nastawieni na zdobywanie i współzawodnictwo. Kobiety zaś są bardziej skłonne do współpracy i dawania. I dalej. Męskość i mamy wymienione. Niezależność, pewność siebie, przedsiębiorczość, dominacja i tak dalej. Kobiecość. Zdolność do poświęcania się, empatia, uprzejmość, delikatność, łagodność. Wymienione cechy męskie, kobiece wyznaczają typowe role rodzinne i zawodowe. Wskazują, jakie funkcje w rodzinie powinna pełnić kobieta, jakie mężczyzna. Jakie zawody może wykonywać kobieta, jakie mężczyzna. Proszę zauważyć, jak bardzo deterministyczne jest to podejście, które posługuje się też takimi określeniami, jak wiadomo, że. No, właśnie nie wiadomo. Tak naprawdę zarówno to, o czym powiedzieliśmy o biologii, nie determinuje naszych zdolności, natomiast w bardzo dużym stopniu te zdolności determinują przekazy, które do nas trafiają, między innymi właśnie takie podręczniki. Tym, co ma bardzo duży wpływ na nasze postrzeganie kobiet i mężczyzn, jest język. I myśmy trochę już powiedzieli w międzyczasie o tym, że nie nazywając to językiem, natomiast nie mówiąc o tym, że mówimy o języku, natomiast to, jak się porozumiewamy w klasie szkolnej i w życiu, może mieć wymiar równościowy i nierównościowy. Właściwie powiedziałabym, że w szkołach naszych i w przedszkolach dominuje w dużej mierze język seksistowski, to znaczy język, który daje dominację bardzo mocne jednej płci. To jest przede wszystkim użycie form męskich jako odnoszących się do wszystkich. I to też mamy wciąż w wielu podręcznikach. Prawda? Uczniowie są proszeni o coś. To też jest w przekazach nauczycielskich, kiedy mówimy,
proszę mi, jeśli poproszę Państwa o znalezienie mi statutu szkoły, gdzie mamy wymienionych uczennice i uczniów, będę bardzo wdzięczna, bo ja jeszcze na taki nie trafiłam. Zawsze mówi się o uczniach, o nauczycielach. W życiu mówimy o studentach, obywatelach, pacjentach, jakby zakładając, że odnosimy się do wszystkich. Do wszystkich, czyli ci wszyscy to mężczyźni. Mamy wciąż małą popularność lub w ogóle brak form żeńskich niektórych zawodów, mimo że spokojnie można by je używać. Dobrym przykładem jest tu edukacja. Bardzo mało kobiet powie o sobie: jestem nauczycielką, jestem nauczycielem. I ja bardzo dobrze rozumiem, że nie widzą w tym nic złego, natomiast myślę, że zawsze ciekawie jest zastanowić się albo porozmawiać, dlaczego nie mówimy o sobie: jestem nauczycielką. Jeżeli zaczynamy o tym rozmawiać, to okazuje się, że no, bo jakoś tak to mniej poważnie brzmi, prawda? A dlaczego mniej poważnie brzmi końcówka kobieca, czy też forma żeńska kobieca? I tu dochodzimy właśnie do płciowych stereotypów, do patriarchatu. Poważne to, co męskie, również wyrażone w języku. Proszę też zauważyć, że w naszym języku, kiedy porównujemy kobiety do mężczyzn, to świadczy to jednak o wyższym statusie niż odwrotnie. Tutaj chciałam przytoczyć na przykład takie określenia: płaczesz jak baba, czy zachowujesz się jak baba. To jednak ma takiej szerokiej opinii znaczenie negatywne. Natomiast kiedy mówimy: podjęła męską decyzję, no to znaczy, że podjęła dobrą, sensowną, konkretną decyzję. Czy też ktoś zachował się po męsku, czyli zachował się w sposób jak najbardziej pożądany. Często całe grupy kobiet są stereotypizowane, znaczy już sama nazwa tej grupy niesie negatywne konotacje. I takim dobrym przykładem są feministki. Czytałam co najmniej kilka wywiadów kobiet, które zaszły bardzo wysoko gdzieś w hierarchii społecznej, są polityczkami, są posłankami i mówią sobie o sobie: nie jestem feministką, ponieważ uważają, że to jest obraza. Kopalnią stereotypów są nasze przysłowia i nie chciałabym negować tej mądrości ludowej, natomiast też zawsze weźmy pod uwagę, że były one tworzone dawno temu w innym kontekście społecznym i kulturowym. Natomiast te przysłowia bardzo często powielają mity, stereotypy, nawet dotyczące, jakby w jakiś sposób utrwalają te przekonania o konieczności przemocy wobec kobiet. Przytoczę takie znane przysłowie: gdy się babę nie bije, to jej wątroba gnije, które jest ogólnie znane, a które, jeśli się nad nim zastanowimy, niesie okrutny przekaz. Mamy też szereg innych przysłów: baba z wozu koniom lżej. Znalazłam też takie przysłowie: chłop robotny, baba pyskata zdobędą pół świata. Dobra żona, mężowi korona. Więc tutaj jakby funkcje kobiet są, czy ich role, czy ich cechy są jasno określone. I wreszcie sfera, w której też jakoś funkcjonujemy, ta cała sfera dowcipów, zwłaszcza o blondynkach, które jasno stereotypizują kobiety jako te gorsze, głupsze, naiwne itd., itd., ale na pewno nie są to cechy pożądane. W związku z tym, co możemy robić? Przede wszystkim nie wymyślimy pewnie jednego złotego środka, ale dobrze zdać sobie sprawę ze stereotypów, które mamy w głowie, które w dużej mierze wynikają z tego, że uważamy, że to, jacy jesteśmy jako kobiety i mężczyźni, narzuca nam biologia. Czyli rodzimy się kobietami, w związku z tym w pakiecie, oprócz cech pierwszo-drugorzędnych, cech płciowych i tak dalej, mamy cechy psychiczne czy zdolności matematyczne. Tak po prostu nie jest. Natomiast bardzo dużo zależy od tego, jakie przekazy do nas trafiają ze świata. Do dziewczynek trafiają bardzo często przekazy takie, które mówią, że nie nadają się do bycia inżynierem, nie nadają się do przedmiotów ścisłych, że w tym są lepsi chłopcy. W związku z tym jest to absolutne podcinanie skrzydeł. Jest to jednocześnie, to też działa w stosunku do chłopców, dlatego że
Im z kolei od nich oczekuje się zdolności matematycznych, zdolności ścisłych, do tego, że będą mieli konkretny zawód, a konkretny zawód to jest właśnie ktoś nawet opierający się na tych wymienionych zdolnościach. W związku z tym nie bardzo często zaprzepaszczamy ich te talenty humanistyczne. I tutaj myślę, że takim jedną z rzeczy, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest zmiana sposobu komunikowania się, tak aby to nie było komunikowanie się na wielu poziomach stereotypowe, czyli traktowanie jednej płci jako zdolnej w pewnych dziedzinach i innej zdolnej w drugiej. Zmiana podejścia do sukcesu w naukach ścisłych. Zachęcajmy dziewczynki dziewczęta, zachęcajmy chłopców do różnych aktywności, nie stereotypowych. Tutaj takim świetnym przykładem, który pokazuje, że to działa, jest akcja sprzed jakiegoś czasu dziewczęta na Politechniki, która pokazała, że promowanie tego typu studiów politechnicznych dla dziewcząt daje wymierne rezultaty. Więcej dziewcząt zaczęło studiować na uczelniach technicznych. A więc okazało się, że nie są wcale matematycznie gorsze, bo aby się tam dostać i utrzymać, trzeba mieć zdolności w przedmiotach ścisłych. Natomiast nie było do tej pory wystarczającej zachęty, aby to robiły. Myślę, że wśród wielu kwestii ważne jest eliminowanie tych treści stereotypizujących z podręczników programów nauczania. Ich wciąż jest mnóstwo, wciąż mamy przewagę postaci męskich, ale to nie tylko o liczbę chodzi. W podręcznikach postaci męskie są często ważniejsze, są atrakcyjniejsze. Ich życie przedstawiane jest jako atrakcyjniejsze, jako bardziej znaczące. Więc jakby wymazanie tego, myślę, spowoduje też nie nagle, ale w przeciągu dłuższego czasu konkretną zmianę. Myślę, że w takim trybie przedłużonym, ale wciąż mam poczucie, że ekspresowym, dotarliśmy do końca. Ja bardzo dziękuję za uwagę, ale jednocześnie, jeśli macie Państwo jakieś pytania, zachęcam o ich artykułowanie i oczywiście o wracanie do prezentacji. Zapraszam też do kontaktu. Chętnie odpowiem na pytania, czy teraz, czy w późniejszym czasie. Dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo za uznanie. Myślę, że zwłaszcza jeżeli zna się temat, tak jak w Pani przypadku, to tutaj ciężko coś nowego wprowadzić, a jedynie pewnie utrwalić, ale mimo wszystko odzew jest pozytywny. Bardzo dziękuję. Pytanie, czy będzie kontynuacja? Dziękuję bardzo. Jeszcze mamy komentarz. Bardzo dziękuję. Dziękuję jeszcze za ten komentarz, który się pojawił i też widzę, że tematyka była znana i to webinarium usystematyzowało wiedzę.
Bardzo dziękuję za te komentarze. Jeszcze coś się pojawia? Tak, tutaj w jednym z komentarzy pojawia się głos o wychowaniu. Często osoby mnie o to pytają, jak wychowywać dziewczynkę, dzieci, pomimo tego, co nas otacza. To jest bardzo trudne, ale wydaje mi się, że nas jako rodziców, ale też wychowawców, wychowawczynie, przekonania są absolutnie kluczowe. Znaczy, wydaje mi się, że wiele rzeczy, jeśli to wynika z naszego przekonania niestereotypowego, jesteśmy w stanie robić wbrew światu, bo wtedy uczymy po prostu krytycznego myślenia, krytycznego czytania bajek, reklam. To jest bardzo dużo. Bardzo dziękuję. Zapraszam do kontaktu, zapraszam do dalszego interesowania się tematem. Do widzenia.